Panie trenerze, tutaj do Krosna można powiedzieć przyjeżdżaliście z nożem na gardle, bo myśląc jeszcze o jakiejś walce o awans, to trzeba było tutaj zwyciężyć. Ja powiem tak, no nie wiem kto rozmuchał takie rzeczy, kto opowiada, tak, że my gramy o was. My po prostu chcemy grać w każdym meczu coraz lepiej, mamy bardzo młody zespół. Chcemy w każdym meczu robić jakiś progres i chcieliśmy to pokazać tutaj. Wiadomo, że przegrywa się czasami takie mecze, których się nie powinno przegrywać, bo jeżeli chcemy się uważać za jakiś tam niezły zespół, to nawet grając słabo powinniśmy wygrywać, a tak w Tomasowi nie było. A tutaj mówię, przyjechaliśmy, jak to się mówi, zagrać dobrze, mądrze, taktycznie i to nam się udało. No ten mecz świetnie wam się ułożył. Pierwsza akcja, bramka, później poszła kontra i prowadziliście już 2-0, można było troszkę spokojniej pograć. Na pewno tak. Ja nie ukrywam, żebyśmy zagrali tak, jak grają z nami wszystkie drużyny. My do tej pory bodajże chyba tylko Resowia Rzeszów grała z nami otwarty mecz, a tak wszystkie drużyny się cofały i grały z kontry. Także tutaj przyjechaliśmy też zagrać podobnie, a że tak się ułożyło, to fajnie. Uważam mimo wszystko, że jakbyśmy mieli więcej spokoju w środku, to mecz mógłby być jeszcze łatwiejszy, jak to się mówi. A tak niepotrzebna nerwowość, bramka też strzelona przez Karpaty w takim momencie, w którym nie powinna paść bramka i troszeczkę nerwowości, ale cieszę się, że dotrzymaliśmy do końca. Jak na trzecioligowe warunki, to chyba było to dobre spotkanie dla publiczności. Sporo emocji, cztery bramki. Mam taką nadzieję, no mi ciężko to ocenić, bo ja siedzę na ławce i bardziej emocjonalnie podchodzę do swojej drużyny niż do całego meczu, ale skoro tak ludzie mówią, to się cieszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję i powodzenia.